Erika Katz. Klub tylko dla facetów. Wydawnictwo Sonia Draga. Przekład Maria Zawadzka-Strączek. Czyta Magdalena Szejbal. Mojej mamie i mojemu tacie za wspaniałe życie i niezachwiane wsparcie, jakiego udzielają mi każdego dnia. Błagam, pomińcie sceny seksu, kiedy będziecie to czytali. Anatomia nieudanej fuzji: 1. Lista celów: Lista potencjalnych nabywców i sprzedawców firm na właściwym rynku: 2. Umowa o zachowaniu poufności: Pisemna umowa między przynajmniej dwiema stronami, chroniąca poufne informacje, które strony poznają podczas negocjacji: 3. Deklaracja zainteresowania. Warunkowe i niezobowiązujące wykazanie woli zakupu lub sprzedaży firmy. 4. Próba zamknięcia. Próba zakończenia procesu fuzji i przekazania prawa własności poprzez podpisanie i złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. 5. Zerwanie. Zakończenie transakcji bez zamknięcia. Zwykle strona, która nie dotrzymuje ustalonych warunków, zobowiązana jest do wniesienia odpowiedniej opłaty. 6. Czyszczenie Odpowiednie regulowanie i domykanie spraw w następstwie zawarcia transakcji lub zerwania ma zagwarantować stronom płynne, bezkolizyjne funkcjonowanie. Prolog. Sąd najwyższy stanu Nowy Jork, hrabstwo Nowy Jork, część 29. Schilla platt numer 1476 łamane na 46. Powódka. Versus Gary Kaplan. Oskarżony. Świadkowie: Aleksandra Wogel. Świadek oskarżenia. Michael Abramowicz. Adwokat Panny Wogel. Przesłuchanie przed procesem Garego Kaplana. Spisane przez Mary Harvey, protokolantkę i notariuszkę stanu Nowy Jork. Przeprowadzone w biurach Mayers Cowler. Kenmer Street, 41. Nowy Jork w stanie Nowy Jork. W poniedziałek, 6 czerwca 2019 roku. Rozpoczęte o godzinie 11.30. Bezpośrednie przesłuchanie przeprowadzone przez pana Ziegler'a. Dzień dobry, pan Nowogel. Dzień dobry. Avery Ziegler, Kancelaria Prawna Ziegler Babczyk. Reprezentuje oskarżonego Garego Kaplana w sprawie, którą wytoczyła mu panna Sheila Platt. Zadam kilka pytań dotyczących Pani kariery zawodowej, a w szczególności relacji z Panem Kaplanem. Jeśli nie zrozumie Pani pytania, proszę dać mi znać, a ja spróbuję sformułować je w inny sposób. Zacznijmy od pytań o wykształcenie. Na jakiej uczelni studiowała Pani prawo? W Harvard Law School. A gdzie pracowała Pani bezpośrednio po ukończeniu studiów? Zatrudniono mnie w firmie Clasco Fitch. Do którego zespołu trafiła pani po dołączeniu do Klasko Fitch? Na początku w Klasko nie trafia się bezpośrednio do żadnego z zespołów. Nowi pracownicy wskazują obszary zainteresowań, a w kwietniu zostają przydzieleni do odpowiedniej grupy. Na jakiej zasadzie się to odbywa? Jak wygląda ten proces? Młodzi prawnicy określają pola swoich zainteresowań, wykonują pracę w obrębie tych pól, a jeśli dany zespół ich zaakceptuje, trafiają do niego na stałe. Czy liczba miejsc w każdym zespole jest ograniczona? Cóż, musi być miejsce dla nowych prawników, którzy dołączają do kancelarii. Zespół nie może zatem przyjmować nieograniczonej ilości osób. Czy ten proces wiąże się z dużą rywalizacją? Powiedziałabym, że niektóre zespoły są przez prawników bardziej oblegane od innych. Adwokat Obrony naradza się ze współpracownikiem. Czy kiedykolwiek czuła Pani potrzebę wykroczenia poza obowiązki służbowe? Nawiązania osobistej relacji ze współpracownikami lub klientami, relacji o charakterze innym niż czysto zawodowym? Lekko zadrżałam, kiedy moja zbroja złożona ze szpilek i idealnie skrojonego żakietu zaczęła powoli pękać. Nie przebywałam już przecież na Manhattanie w zbyt mocno klimatyzowanej sali konferencyjnej eleganckiego biura mojego prawnika. Przez okno nie sączyły się do pomieszczenia złote wstążki światła, splatające mi się na kolanach. Wspomnienie moich szaleńczych pierwszych miesięcy w kancelarii Clasco and Fitch uderzyło we mnie z całą siłą, a każdą komórkę mojego ciała wypełniły żądze rywalizacji, porywająca euforia sukcesu, szargane nerwy, strach, wstręt i wszechogarniająca intensywność. Emocje nieuchronnie towarzyszące młodej prawniczce brawurowo walczącej o miejsce w prestiżowym zespole. Otarłam pot z czoła i zamknęłam oczy na dłuższą chwilę.